Zdrowia, szczególnie dla biednych i głodnych Afrykańczyków, którzy wściekli środowiskowcy zieloni chcą zagłodzić na śmierć. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, plaga szarańczy wykańcza Afrykę. To jest, szarańcza tam zawsze latała, no ale teraz lata jeszcze bardziej. Walnęła Afrykę już parę razy, potężne takie roje tej szarańczy przylatują, no i wpierniczają wszystko, co tam ludzie zasieli, i dżungle, wszystko, co jest zielone, to szarańcza zżera. No jest to humanistyczna, ludzka jakaś tragedia. Mam Mike Pompeo, czyli ten sekretarz stanu, powiedział, że da 8 milionów dolarów pieniędzy zebranych czy zabranych od podatnika amerykańskiego, no żeby zwalczać w tych trzech krajach afrykańskich, które on odwiedzał, zwalczać plagę szarańczy. Ale to jest... Ameryka chce pomóc, tak? Ameryka chce pomóc, tyle tylko, że jest problem, że w Afryce jest potężna siła, która jest przeciwko środkom owadobójczym. Teraz jest ten Roundup, jest jedna wielka nagonka, dali tam jakieś gazyliony dolarów dla człowieka, który rozpylał to bez maski przez 30 lat. No i jest ścigają po prostu wszystkich. Pustynna szarańcza to przez ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych, FAO, czyli też Food Agriculture Organization, czyli można powiedzieć Organizacja Żywności i Rolnictwa, no to jest taka podstawowa ich zadanie, no to powiedziała, że to jest najbardziej niszczący zwierzę na całym świecie. Może przelatuje w zasadzie, może przelecieć nawet około 200 kilometrów w ciągu 24 godzin. Miliardy, dziesiątki miliardów jest w stanie przelecieć w tym samym roju. FAO twierdzi, że jest to zagrożenie żywnościowe w Afryce, w wielu krajach, w Etiopii, w Kenii, w Somalii, w południowym Sudanie, w Ugandzie, tak samo jak w Zatoce Arabskiej. No, jest te zwierzę, ten robak, ten insekt jest w stanie rozwalić bardzo dużo, zeżreć bardzo dużo żywności. No można sobie wyobrazić, 50 kilometrów na 30 kilometrów, no to są po prostu ilości nieprawdopodobne. I ponad milion hektarów najróżniejszych pastwisk i pól uprawnych zostały zniszczone. Organizacja Narodów Zjednoczonych twierdzi, że około 20 milionów ludzi może mieć braki jedzenia. No to są nieprawdopodobne liczby, tak? 20 milionów ludzi. No co jest najlepszą metodą na zwalczanie szarańczy? No niestety jest rozpylanie, zabijanie ich trucizną, ale w Kenii na przykład, no oni nie mają ani środków, ani tych materiałów. No starają się to uzyskać, no ale to jest i drogie, i ciężko dostępne. No ale wszystkie te radykalne środowiskowe grupy zwalczają ten fenitotrion, który jest jednym z najbardziej efektywnych, no ale są też różnorakie inne środki, które Kenia mogłaby mieć, no ale nie ma. Od zeszłej jesieni Europa
europejska organizacja, w sumie fundowana, czy tam finansowana przez Narody Zjednoczone, w Kenii ustawiła sobie, no i ten kenijski parlament stara się przekonać parlament, żeby oni zdelegalizowali 250 środków chemicznych, środków owadobójczych. Największym, takim najbardziej silnym czy krzyczącą organizacją, no to jest Droga do Jedzenia. No dobrze się nazywa, tak? Droga do Jedzenia. Fundowana czy finansowana przez Henryka Bolla fundację, ale oni są związani z niemiecką partią Zielonych. Także te wszystkie chemikalia, które Zieloni chcą zdelegalizować, no to są podstawowym środkiem do kontroli i szarańczy, no i najróżniejszych innych chwastów, jakich grzybów i tak dalej, i tak dalej. No i teraz szarańcza wyniszcza kenijskie rolnictwo, zjada to jedzenie, które Kenijczycy mogliby mieć, no a ci Europejczycy przychodzą i mówią, że trzeba przestać likwidować tą szarańczę. Afrykańczycy mają jeszcze nowy problem. Jest taki Army Worm, czyli taki przywieziony z Ameryki. Z Ameryki i to 2 czy 3 lata temu dopiero. Także się rozprzestrzenił na cały kontynent, no tam gdzie można powiedzieć uprawiają i najbardziej sobie lubi kukurydzę. Uwielbia kukurydzę. No a kukurydza to jest jednym z podstawowych produktów żywnościowych. W Ameryce no ten Army Worm no to jest niszczony właśnie środkami rozpylaniem środków owadobójczych, a dodatkowo też różne modyfikowane genetycznie uprawy, ten kukurydza jest taka, że powiedzmy te robactwo nie żre tego, bo tam są jakieś rzeczy, które one nie lubią, no i ta kukurydza rośnie, no a w Afryce są te oryginalne robaczywa kukurydza, no i ta robaczywa kukurydza jest po prostu zjadana zamiast ludzi. No i rolnicy są bezbronni. Można powiedzieć, że większość tego jedzenia. I wydawałoby się, że ta organizacja żywności i rolnictwa pod auspicjami Narodów Zjednoczonych powinna pracować jak najbardziej i skoncentrować się na tym, żeby tego jedzenia jednak nie brakowało, no to oni jednak poddają się najróżniejszym ośrodkom niepaństwowym, tak? Bo to są te niepaństwowe organizacje tych wściekłych zielonych, no i to powoduje, że powiedzmy kompletnie zaczyna brakować jedzenia. Proponują zbieranie ręcznie, no to tak jak w latach 50-tych, 60-tych socjalizm polski tłumaczył, że stonkę ziemniaczaną zrzucali imperialiści amerykańscy, no i faktycznie tam kazali zbierać ręcznie, wycieczki szkolne jeździły na pola rolników, żeby zbierać tą stonkę ziemniaczaną, no ale nie da rady. No później przyszło DDT, no i sypiali tym proszkiem z pończoch na szaro, na te wszystkie ziemniaki. Śmieszne jest takie, że rozmawiałem teraz ostatnio z Amerykanką i ona mówiła, że jednym z największych rozrywek, no nie największych, ale jedną z rozrywek było, jak latał samolot rozpylający, to dzieciaki biegały po polu za tymi chmurami. No, wydawałoby się, że nie powinno być takiego debilizmu, no ale jest. No ale wracając do tego ekologii rolniczej proponowanej przez Zielonych, no to po prostu włos się jeży na głowie. Wszystkie te środki owadobójcze, no to nie są tylko potrzebne, no ale są wymagane dla nowoczesnego rolnictwa.
przecież środki owadobójcze wybiły komary, wybiły najróżniejsze muszki, muszki CC, które tam powodują śpiączkę i tak dalej. No w Stasiu i w Nel była takie opowiadanie, jak to się tam, ta mucha CC, no ta choroba guru guru, muru muru, coś takiego było, no ale to jest od 100 lat, no i te środki owadobójcze po prostu to wybijają te owady, no i to miliony ludzi przeżywają, tak, dlatego jest tyle ludzi między innymi w Afryce, dlatego że nie umierają. Ambasador, przedstawiciel amerykański do FAO, właśnie Kip Thom, no to on samotnie walczy przeciwko tym ludziom którzy są przeciwko środkom owadobójczym. No i w zasadzie podkreśla to, że te wszystkie organizacje, no to są przede wszystkim antykapitalistyczne, no i również antyhandlowe, no bo jeżeli pozwoliliby, powiedzmy, jeżeli kraje afrykańskie bardziej by się otworzyły na handel, no to inwestorzy by przyjechali, zaczęliby produkować te jedzenie, no i w Afryce nareszcie byłyby wypełnione półki, ludzie by pracowali, ludzie by produkowali, coś by się zmieniło, a tak to od 60-80 lat, powiedzmy, Europa wysyła tam miliardy tych dolarów i tam nic nikt nie produkuje, ciągle jest ta bieda, nie potrafią na tych małych polach wyprodukować, a to co wyprodukują, to przyleci szarańcza, no i zeżre. Także Pompeo, kiedy tam pojechał i proponował troszeczkę, no, poluzowanie tych wszystkich tych rynków kapitałowych. Chińczycy się nie wnikają. Chińczycy jadą tam, dają wielkie pożyczki na jakieś infrastruktury, no i później wyciskają krew z tych Afrykańczyków. No Ameryka proponuje to, żeby Afrykańczycy zaczęli być sami wystarczalni. Także, że Afrykańczycy, jak nie wypieprzą tych wszystkich szalonych zielonych, którym odbija palma z tego dobrobytu, czy w Europie, czy w Ameryce, jak nie dopuszczą jakiegoś wolnego rynku i nie pozwolą swoim ludziom, żeby swoi ludzie w Afryce zaczęli zarabiać, no to nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze, a teraz jeszcze, kiedy zieloni produkują, można powiedzieć, czy pozwalają na to, że szarańcza się rozmnaża w ilościach nieprawdopodobnych, no to nie będzie dobrze dla Afryki. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu można nacisnąć zasubskrybuj, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.